namawiali się do udziału w wyborach. Wybory, te najbliższe, jak wiele osób mówi, to jest plebiscyt. To są najważniejsze wybory od 1989 roku, kiedy poszliśmy do częściowo wolnych wyborów w czerwcu. Taka okazja, ja to powtarzałem ostatnio, może nam się już nie zdarzyć, bo druga kadencja tej zorganizowanej grupy przestępczej, zwanej przez pomyłkę Prawem i Sprawiedliwością, doprowadzi do tego, że naprawdę wolnych wyborów w naszym kraju może już nie być. Chyba że zdarzy się jakieś kryterium uliczne, ale w sytuacji, kiedy PiS pasie brzuchy przeciętnego Polaka kolejnymi socjalnymi daninami, może się okazać, że nikomu nie będzie się chciało ruszyć tyłka i tak naprawdę zaprotestować. Nie mamy co liczyć na to, że koniunktura gospodarcza w jakimś tam najbliższym okresie znacznie spadnie. Bo tylko znaczny spadek, znaczne załamanie koniunktury gospodarczej i niemożność wypełniania tych socjalnych zobowiązań przez partię rządzącą mogłoby spowodować bunt wśród ludzi, którzy są beneficjentami tego programu. A więc trzeba mobilizować wszystkich wolnych ludzi, wszystkich tych, którym zależy na wolności, na sprawiedliwości, na wolnych sądach, na niezawisłości sędziowskiej, na niezależności sądów, na sprawnym działaniu i niezależności prokuratury, na wolnych mediach przede wszystkim, bo to jest także ważne, one też mogą nam powoli znikać. Całe szczęście, że Axel Springer został kupiony przez Amerykanów. Nie wiem, w jaki sposób będą chcieli w tej chwili to zrepolonizować, tak? Jeżeli to zniknie, to wrócimy do komuny. Ja kiedyś już powiedziałem, że Kaczyński nigdy nie chciał demokracji. On już w 1989 roku i ta jego grupa nie chciała demokracji. Oni po prostu chcieli przejąć władzę po komunistach w stosunku 1:1. Ale byli mądrzy ludzie, którzy nas pomału wprowadzili do świata demokratycznego, do demokratycznej Europy i stworzyli w tym kraju demokratyczne państwo prawne. Gdyby to zależało od Kaczyńskiego i ludzi jego pokroju, to mielibyśmy 1:1. Rządziłby kto inny, ale rządziłby dokładnie tak samo jak w PRL-u komuniści. Nie możemy do tego dopuścić. Dlatego mobilizujmy się i działajmy profrekwencyjnie. Działajmy bardzo mocno. Poza tym głosujmy na opozycję. Nieważne na jaką partię. Głosujmy na opozycję. Nie stawiajmy krzyżyka przy kandydatach z listy zorganizowanej grupy przestępczej, zwanej przez pomyłkę Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.